Dzień dobry, witam, witam. Witam was serdecznie. No i widzę, że tutaj pewien zgrzycik był. Dobra, to wyłączymy. Moi drodzy, witamy w kąciku militarnym. Dzień dobry, dobry wieczór. Moi drodzy, dzisiaj ICBM. Słuchajcie, czy to już jest wojna? Czy to już jest wojna, powiedzcie mi? To wszystko, co widzimy w ostatnich dniach, to wszystko, co do nas dochodzi, te wszystkie informacje, przerzuty wojsk, słuchajcie, żądania, dogadywania się, czy to już jest wojna? Słuchajcie, ja mam wrażenie, że już zaczyna się taka naprawdę konkretna wojna, a jeśli chodzi o Ukrainę, to za chwilę się zacznie już taka konwencjonalna wojna. Niestety wszystko na to wskazuje, moi drodzy. Nie chcę straszyć, nie chcę... Znaczy, chciałbym się mylić. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie jednak. Ale niestety zapędy, widzę, pana Putina są takie, że niestety, ale dąży do tego, żeby była konfrontacja i będzie chciał ugrać swoje. To jest mój punkt widzenia, słuchajcie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że on się nie spełni. Natomiast dzisiaj sobie zasymulujemy różne rzeczy tutaj dziwne. Zobaczycie sami. Zaczynamy nową grę. Mam tutaj kilka modów. To jest ICBM. Taki jak gdyby gra strategiczna. W nowe terytoria. Słuchajcie, zagramy sobie Europą. Możemy wybrać kolor. Ja wybiorę kolor, powiedzmy, taki NATO, czyli bardziej niebieski. Dzień dobry, witam Sarniaka, witam Rudkosia i Damiana z moderacji, witam również wspierający kanał Simulation i Rafika, no i Ginger z Kamil XD, Wojtek W, Piotr Huzar, jeszcze jest Marek ze wspierających, przepraszam, także siemaneczko, moi drodzy. Zagramy przez eksterminację, słuchajcie, no będzie ciężko. Jeszcze eksterminacją nie grałem. Powiem szczerze. No bo możemy survival zrobić. Gramy bez aliantów, czyli bez... to jest taki tryb, słuchajcie, może krótko wyjaśnię. Że nie mamy żadnych sojuszy. Jesteśmy Europą po prostu. I tą Europą będziemy sobie tu militarnie zarządzali. No ale tutaj jest, oczywiście są kontynenty, tak? Jest Północna Ameryka. Południowa, Rosja, no to jest stan umysłu, słuchajcie, nawet nie jest kontynent, ale to jest po prostu jak kontynent. Wschodnia Azja, Pacyfik, Afryka, Zachodnia Azja. Poziom zrobimy sobie normal, nie easy, chociaż ja grałem na easy, było całkiem spoko, ale tutaj się spodziewam, że może być hardcore. Dostępne distribute. Tutaj możemy chyba punkty dystrybucji ustawić sobie na różne rzeczy. Wywaliłem to lotnisko, chociaż lotnisko kurde mi się przyda. Dobra, niech tak zostanie. Chyba 10 pocisków w zasadzie bomb nuklearnych mam. No zobaczymy. Słuchajcie, czy w ogóle interesujecie się tymi teraz tematami, które ostatnio teraz w sieci, na świecie, w przekazach medialnych, telewizyjnych, internetowych, słuchajcie, funkcjonują, bo ja mam wrażenie, że zaczyna się robić gorąco i już nie chodzi w ogóle o pandemię, to w ogóle trzeba zostawić to jako inny temat. Ja mówię o samych militarnych, słuchajcie, zagrożeniach teraz. Ja to widzę czarno, niestety. Widzę to czarno, chyba czegoś takiego nie było od czasów chyba II wojny światowej, więc aż takiego napięcia były, ale nie aż takie chyba. A teraz po wzmocnieniu wojsk Rosji, mówiąc krótko ruskich, po wzmocnieniu dywizji, które były przekształcane z brygad, ja jestem w szoku, słuchajcie. Będzie ciężko. Zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy. W międzyczasie będziemy sobie tutaj rozmawiali. Dobrze, teraz tak, ja tutaj będę
Słuchajcie, już czas poszedł. Nie, czas nie poszedł, więc na spokojnie. Ja będę zarządzał tutaj tą częścią niebieską. Widzicie, tutaj jest nawet chyba gdzieś granica. O, tutaj jest granica. Ta niebieska to moja. Oczywiście Rosja i poszczególne miasta tutaj, widzicie, są na tej mapce. No i tutaj są te tak zwane kontynenty, tak? Później będziemy jakieś sojusze mogli zawierać. Takie troszkę jak NATO, coś takiego, nie? Aczkolwiek sami będziemy decydować z kim. Z kim? Na pewno nie z Roskimi. Piotrek, rozumiem, że trzeba kamasze już pucować. Wydaje mi się, że już trzeba. Nawet bym poszedł dalej, ale nie chcę już fermentu siać trochę. Witaj, Roger. Atak na Putina. Swoją drogą, w ciągu kilku godzin Rosja może dokonać inwazji. No właśnie, Roger, o tym cały czas mówię. Dobra, zobaczcie, tutaj mamy różnego rodzaju floty. Ja sobie tutaj zrobię taką flotylę. Tutaj ustawimy na tym Morzu Północnym. Tutaj są niszczyciele. Ustawimy sobie kilka niszczycieli. One też mają swoje radary. Będą tutaj mogły wykrywać wrogie jednostki. Będę miał lotniskowca. Tutaj fajnie, bo jest troszkę myśliwców i jest troszkę atakujących bombowców. Mamy łódź podwodną. Łódź podwodną też, tak. Mamy lotnisko. Lotnisko trzeba tak ustawić, żeby... Jak jest muzyczka za głośno, to napiszcie mi, słuchajcie. Ustawimy sobie lotnisko tak, żeby miał zasięgi operacyjne między Berlinem a Monachium. Okej. I teraz radary. Te radary będą tutaj wykrywały wrogie jednostki. Ustawimy tych radarów. Na razie mamy do rozdysponowania 3 między Warszawą a Lwowem. Czyli w Lublinie, w Radomiu. I jeszcze jeden radar tutaj, słuchajcie, obok Aten sobie ustalimy. Tak, dodatkowo mamy tutaj możliwość wynajdowania różnych rzeczy. A więc tak, najpierw wynajdziemy sobie radary. Wynajdziemy sobie radary, ustawimy sobie naukę na 60%, produkcję na 40%. I też możemy zacząć coś produkować. Jeszcze jedno lotnisko, radary i Coastal Missile Battery, bateria nadbrzeżna. Ustawimy sobie ze 3 takie. Co do tutaj marynarki, to jakiś niszczyciel jeszcze, destroyer, cruiser, myśliwce, tu są też strategiczne bombowce. I rakiety. Mamy 10 bomb nuklearnych. Także pobawmy się troszeczkę w takie cięższe rzeczy. Ale niestety, moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że niestety ten atak, który już za naszymi wschodnimi granicami jest, może na razie nas nie będzie dotyczył, ale tak może się przeobrazić, ponieważ Putin dodatkowo będzie rozmieszczał, z tego co zrozumiałem dzisiaj, również wojska od strony Białorusi, tak, dobrze mówię, od strony Białorusi, z bezpośrednią możliwością ataku na Kijów. Zobaczcie, tutaj mamy populację miasta, 2,5 miliona ludzi. Ja nie wiem oczywiście, czy to jest poprawna, nie? Czy to nie jest tylko dla potrzeb celów gry. Na przykład zróbmy Warszawa 1 600 000, nie? 1 650 000 ludzi. Poniekąd by się to mogło zgadzać, nie? Poniekąd by się to w Lwowie 850 000, w Budapeszcie 1 700 000, w Bukareszcie 1 800 000, w Odessa 1 000 000, miasto w Ukrainie, duże miasto. Kijów ma bardzo dużo, 2,5 miliona. Powiem wam, Mińsk ma tyle samo sobie co Warszawa, 1 700 000, Ryga 740 000, a Moskwa ile ma? 10 milionów tutaj według stanu gry. Nie wiem, czy to są poprawne wartości, kurna. Może lotnisko w Izraelu. Izrael nie należy do mnie, to już jest inny kontynent, tu jest Izrael. Filip, po tym tytule to myślałem, że to będzie debata. Możemy, to będzie debata i gra. Na podstawie gry możemy robić debatę, słuchajcie, możemy rozmawiać, wymieniać poglądy. Tylko powiedzcie, jak wy to, kurde, widzicie, czy widzicie zagrożenie w ogóle, czy raczej nie? Czy uważacie, że to wszystko się
rozejdzie po kościach i generalnie troszkę będzie postraszy. Czekajcie, zobaczę, czy tutaj... O, strzałeczkami też można, dobra. Spoko. Rozpoczynamy grę. Tutaj jest jeszcze coś takiego jak możliwość... Czekajcie, tutaj jest patrol, można ustawiać im patrole. Okej. Patrole, ale tutaj też można przyporządkować te same... O, left click, dobra. Dobrze. Ten będzie sobie też patrolował. Tylko ten może zginąć niestety. Po morzu. O. Tylko tu już zacznie być strefa ta czerwona, czyli ruskich. Elki, ja obstawiam, że będzie jednak wojna. No niestety, kurna, właśnie, no. Jak na razie Jakubek tylko dla Ukrainy. Też mi się wydaje, że jeżeli już, to tylko Ukraina. Ale niestety po Ukrainie jesteśmy od razu my, albo państwa tutaj te satelitarne, takie postradzieckie, słuchajcie, Litwa, Łotwa i Estonia. I one też są łatwe do zaatakowania, tam wojska jest mało. Tam troszkę wojska jest natowskiego, takiego mieszanego. Niewiele, że tak powiem. I u nas to samo. Jeszcze jedna, słuchajcie, informacja dzisiaj, która mnie strasznie zdziwiła, ale to strasznie, w obliczu taki, że faktycznie nawet wywiad amerykański mówi o tym, ja mówię o sytuacji już teraz prawdziwej, wywiad amerykański mówi, że faktycznie ta wojna, słuchajcie, wszystko na to wskazuje, że będzie jednak, a ja już mam nadzieję, że wywiad amerykański wie, co mówi. Słuchajcie, Londyn, generalnie tak w cudzysłowie Londyn, Wielka Brytania wysłała wsparcie militarne, tam chodzi o pociski przeciwpancerne, chyba kierowane, nie pamiętam. Otóż leciały samoloty C-17 Galaxy właśnie z Anglii. Otóż Niemcy, słuchajcie, nie zezwoliły na przelot wojskowych samolotów nad terytorium, bezpośrednio tutaj do Ukrainy, nad swoim terytorium, żeby... I samoloty musiały gdzieś tu przez Polskę lecieć, przez Danię chyba i przez Polskę, żeby wylądować na Ukrainie i przewieźć wojskowy sprzęt. Kurwa, słuchajcie, wyobrażacie to sobie? Czy nie przypomina wam to czegoś z czasów II wojny światowej? Niemcy dzisiaj nie pozwalają na przelot angielskich samolotów. Oni wszyscy są, w czym wszyscy jesteśmy w NATO. Hello. Anglia chciała przerzucić ten, a Niemcy mówią, że nie przelecicie nad naszym terytorium. Nie przypomina wam czegoś to, słuchajcie, z czasów II wojny światowej? No mi przypomina, niestety. Masakra to jest, słuchajcie. Dobra. Zaraz będziemy mogli pogadać, ja startuję grę. Dyplomacji na razie nie robimy. Radar. Tu mamy satelitary. Aha, to jest, dobra, to jest taki filtr, rozumiem. Ja już trochę grałem tutaj. Tutaj mamy po prostu różny widok. Tu jest z kuli ziemskiej. Albo tak zwany rozpłaszczony. Płaska ziemia. Płaskoziemcy mogliby się tutaj cieszyć. Tutaj mamy płaską ziemię. Dobra, startujemy gierkę, słuchajcie. I tutaj już mamy tak. Enemy, słuchajcie, jest nasz radar, wykrył siły. Oczywiście marynarkę wykrył. Marynarkę z Azji chyba, West Asia, tak? I również radary wykrył w Afryce. Jeszcze nie wiemy, kto jest wrogiem. Tutaj są, słuchajcie, punkty. Dobra, puszczamy dalej grę, zobaczymy, co się dalej tutaj będzie działo. Rosja chce odzyskać swoje tereny, jeśli chodzi o Ukrainę. Nestor, Rosja chce odzyskać w ogóle wpływy. Rosja w ogóle chce odzyskać wpływy, dawne wpływy Związku Radzieckiego, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, wpływ na Polskę, wpływ na Rumunię, Bułgarię. Zniszczyli mi. Słuchajcie, Azja jest... Znaczy, tu generalnie każdy stan jest ze sobą w wojnie, tak? Nawet nie trzeba wypowiadać wojny. Więc tak, informacyjnie. Azja zniszczyła mi moje radary. Tutaj zostały zniszczone już radary, dziękuję bardzo. Co my tu możemy zrobić? Możemy wysłać im bombowce i spróbować...
spróbować im tutaj rozpieprzyć to wszystko. Oczywiście trzeba się liczyć ze stratami. To jest raz. Dwa, wysyłamy również, słuchajcie, myśliwce. Nie wiemy, jakie oni tutaj mają zapasy, także tutaj będzie, uwaga, zaraz wam pokażę, co się będzie działo. Poszły z lotniska między Berlinem a Monachium, lecą myśliwce, lecą również bombowce. I tutaj, proszę bardzo, już te myśliwce atak. O, proszę. Co tu się dzieje? Już jest wojna. Ledwo zaczęliśmy, już jest wojna. Niemcy nie dość, że w pierwszej, to i drugiej wojnie zniszczyli wszystko. No i Marek wszystko wskazuje na to, że i teraz też zniszczą, niestety. Marcin, Rosja to gigant na glinianych nogach. Rosja od mniej więcej 10 lat strasznie militarnie się zbudowała, odbudowała się. Kosztem pewnie gospodarki, Marcin, ale militarnie troszkę słyszałem, no to strasznie się rozbudowała. Wiele, wiele brygad, chyba około 10 brygad przekształcone zostały na 10 dywizji. Cholera, Roscy mnie atakują tutaj. Dobra, teraz tak. Jeżeli zdążymy, to wracamy. Słuchajcie, Ruscy mnie tu zaczęli atakować. Radary już wykryły myśliwce rosyjskie. Jak widzicie, mają lotniskowiec, mają niszczyciele. Co my możemy zrobić? Na lotniskowcu mamy myśliwce. Możemy spróbować ich tutaj troszkę też pogonić. Troszkę ich tu pogonić. I zobaczymy, bo najwyżej stracimy. Ale obrywa. Kurna. Chyba zniszczyliśmy tutaj im flotę. Na razie. Chociaż nie, tu jeszcze jakiś został chyba niszczyciel. Ale strasznie myśliwców tutaj mają dużo. Czekajcie, czy jesteśmy w stanie coś jeszcze zawalczyć tutaj? Na dwa fronty walimy, to będzie ciężko. To będzie ciężko. Tutaj z tego lotniskowca wszystko już poszło. No to będzie też potrzeba dużo tego. Chyba już więcej nie mam niestety. O, continue. Roger, za dużo Bartosiaka? No nie za dużo. Tylko zobaczcie, co się dzieje. Ja teraz nie mówię o Bartosiaku. Zobaczcie, co się robi po prostu. To, co codziennie do nas dociera. Bartek, będzie wojna, bo Niemcy dali zielone światło Rosji. No niestety tak, też przez Nord Stream 2. Niby on jest tam wstrzymany, ale jeśli Rosja zajmie Estonię i Łotwę, to będziemy mieli łatwy dostęp do Polski przez nasze miękkie podbrzusze. Dokładnie, Roger. Dokładnie zgadzam się z tym. Tutaj, dokładnie. Tutaj jest Kaliningrad. Taki wysunięty cypel. A jest plusem i minusem, tak? Natomiast zawsze jest problemem. Uwaga, słuchajcie, z ruskimi się tu walimy. Napieprzamy. Ucieka mój niszczyciel. Kolejny. Następne myśliwce są jakieś tutaj. Kurde. A moje niby lecą, ale mam straty duże. Mam duże straty. Enemy fighter. Kurna. Też mają od cholery tych myśliwców tutaj. Radar został zniszczony. Dobra, radar tutaj na północy, na Finlandii chyba. Został zniszczony. Ruskie mi tu wpływają. Jest masakra, słuchajcie. Robimy odwrót. Czy ten jest w stanie atakować tego? Enemy radar. Kurna, ale tu jest sieka. Słuchajcie, z dwóch stron. I z północy, i z południa mnie atakują. A czy tutaj to ja atakowałem akurat? To był mój akurat cel. No nie mam żadnych innych, słuchajcie, środków tutaj. Enemy destroyed. Destroyer został wykryty. Nie będzie żadnej wojny, Rosja jedynie chce postraszyć... No, Nestor, jeżeli straszy, to bardzo dobrze straszy. Jeżeli straszy, to bardzo dobrze. Słuchajcie, utrzymanie tego wojska, no on już tam nie wiem ile mają, ze 150 tysięcy, teraz mają się jeszcze rozkładać tutaj od strony Białorusi. Tutaj gdzieś mniej więcej się mają rozkładać. Utrzymanie tego wojska, i to jeszcze w zimę,
zżera niesamowite zapasy, słuchajcie, i no, morale wojska, jak siedzi w tych koszarach czy w tych hangarach, to też troszkę słabnie, nie? Więc albo będzie atak, albo będzie postraszy i będzie odwrót, nie? No, nie może miesiącami tych wojsk tam trzymać, no. Słuchajcie, czy możemy jakiś nuklearny już atak... Nie, to są po prostu zwykłe bomby. No właśnie. Na Moskwę leć. Ale nie mam czym na razie. Na razie nie mam czym, na razie mnie atakuje Azja. Ja pierdzielę, jaka tu jest sieka. I myśliwce latają. I z lotniskowców, kurna. Coś tam strącają, ale na razie... enemy destroyer not found. Czy tak jakbym go zniszczył chyba. No widzicie, tutaj macie zdania podzielone. Jedni mówią, że nie będzie tej wojny, a drudzy mówią, że będzie. Historia kołem się toczy, Wojtek. Ja uważam, że niestety wszystko na to wskazuje, że jakieś działania zaczepne w stronę Ukrainy będą. Już podobno, nie wiem czy słyszeliście, Rosja ewakuuje dyplomatów z terenów Ukrainy, z Kijowa generalnie. Oni oczywiście zaprzeczają, bo oni będą robili wojnę informacyjną, Rosjanie. Mówiąc krótko, Ruscy, bo to już ciężko ich nazwać cywilizacyjnie. Oni już są, według mnie, to jest, wiecie, no to co oni robią, szczególnie Putin, to co robi, no to jest... No to jest, to się w pale nie mieści. Następuje w tym momencie tak naprawdę ewakuacja wszystkich dyplomatów ruskich tutaj już bezpośrednio na ich teren z terenów Ukrainy. Nie ewakuuje się zazwyczaj swojej ludności, jak nie masz jakichś innych dziwnych celów, nie? Patrzcie, co tu się dzieje, nie? Dziwię się, że ten w ogóle nie jest w stanie, nie, on nie jest w stanie zaatakować tych myśliwców, bo nie ma rakiet jeszcze. Enemy fighter detect. Słuchajcie, czy ja coś jeszcze tutaj w ogóle mam? Chyba nie mam. Chyba nie mam. Chyba już nic nie mam, niestety. Cancel orders. Dobra, ja już po prostu potraciłem wszystkie moje myśliwce. Przepraszam, wszystkie moje bombowce. One mają return to base, po prostu wracają, dobra. To zobaczymy, co tutaj z ruskimi się dzieje na tej. Rosja chce w rejonie Brześcia na Białorusi wysłać wojska rakietowe z możliwością uderzenia taktycznymi ładunkami atomowymi. Rakiety S-3000 Iskander. No właśnie, wiem. Właśnie to też słyszałem. Jest Rusek na czacie. Gdzie jest ten Rusek? Pokażcie mi go. Go tu nie widzę na razie. Cześć, cześć. Zresztą generał USA dzisiaj ogłosił, że atak na Ukrainę to 99%. Tak, właśnie Wojniak, wywiad amerykański. Co więcej, Ruscy wysłali specjalne grupy sabotażowe w rejonie tutaj ukraińskiej granicy, żeby wywołać pretekst do wojny, nie? Są specjalnie szkolone grupy, takie zaczepne. Zaczepne i one mają spowodować oczywiście jakiś pretekst do wywołania wojny. A wiecie, to byle pretekst wystarczy. No kurde, nie przetrwa mi ten niszczyciel tutaj. Te niestety nie mogą, ale wiecie co, mogę spróbować wysłać łódź podwodną. Mam na razie tylko zwykłe torpedy, bo to jest wczesny rodzaj, wczesny czas dopiero odkrywania różnych rzeczy. Tutaj mamy kolejnego niszczyciela. Troszkę chyba potraciłem sprzętu. Chociaż parę myśliwców w powietrzu jednak jest. No dobra. No, ale parę też im zniszczyłem, nie? Parę im też zniszczyłem. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj się zapuścił. To głupek. Zaraz zginie. O, zginie? Zginął. Dobrze. Dobrze, chłopaki, brawo. Brawo, bronić granic, kurna, nie ma lekko tutaj. Słuchajcie, trzymamy ten lotniskowiec w miarę blisko. Płynie okręt podwodny. Będę próbował wykryć, niestety radary potraciłem, także nawet nie wiem,
co tu się będzie działo. Czyżby szpieg Putina? Bardzo możliwe. USA przekaże Ukrainie 200 milionów dolarów pomocy wojskowej. Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się w środę z prezydentem Ukrainy. Tak, to czytałem też. Ocenił, że Rosja może atakować Ukrainę. Bardzo prawdopodobne to jest, tak. Nestor, ja tam nic nie mam do Rosjan. A nie, to nie o tobie mówimy, tam, że jakiś taki gościu, który tutaj cyrylicą pisał, się pojawił. Pretekst bronienia obywateli Rosji na Ukrainie. Night Rider, wiesz co, te preteksty, czy każde mogą być, tak? To nie tylko, wiesz, akurat taki. Każdy pretekst. Muszę mieć rakiety SAM, które będą strzelały tutaj do samolotów. One są dosyć skuteczne tutaj, ja już się kiedyś pobawiłem w to. Tutaj też jest, no tak naprawdę jestem z każdym w stanie wojny tutaj. Będę próbował jakiś sojusz, na przykład z Afryką spróbuję się dogadać, czy jestem w stanie z Afryką się tutaj dogadać, bo dosyć bliski jest tutaj. Zaraz zobaczymy. O, słuchajcie, chyba coś nam tutaj się stanęło się. I jeszcze raz, co jest? Afryka. Join. Reject. No na razie nie. Na razie nie. O, i research complete. To jest bardzo dobra wiadomość. Mamy dostępny Space Radar. Teraz szukamy, gdzie tu są te SAMy. SAMy są bardzo ważne. To są rakiety właśnie do Ziemia-Powietrze. Science ustawimy sobie na razie na... Nawet na 65, to będzie po prostu szybciej się to odkrywało. Zobaczcie, Azja już ma te same. Wschodnia Azja już ma te same. Tutaj jest oczywiście szpiedzy, tak? Tu są szpiedzy donoszą. My się martwimy milionami uchodźców z Ukrainy. Też Albert, no to jest kolejny powód, tak, bo na pewno, jeżeli zacznie się konflikt zbrojny tutaj, między Rosją a Ukrainą, gdzie dołączy, ja tutaj daję 60-70% szans, że Białoruś się dołączy podczas już konfliktu zbrojnego, czyli użyje swojego wojska również do ataku na Ukrainę, to z automatu jakaś część Ukraińców będzie spieprzała na zachód i prawdopodobnie też przez nasz kraj. Więc tutaj możemy spodziewać się faktycznie Niemcy i my, i no w ogóle zachodnia tutaj cała Europa, już poczynając od nas, może się spodziewać bardzo dużej ilości Ukraińców na naszym, słuchajcie, terytorium. Nie wiem, czy wiesz, ale wojna też może być Chiny, Filipiny, Tajwan, Chiny, Tajwan, nie Filipiny, Elki, jeżeli już, to Chiny, Tajwan, dobra. Białoruscy żołnierze na granicy z Polską ściągnęły godła białoruskie ze słupów granicznych. Oczywiście ze zniszczenia obwiniają stronę... No to właśnie mówię, będą prowokacje. I one będą do tego, żeby tylko ktoś zaczął, nie? Unit research in destination. Że tutaj chyba dopłynął. Dobra, niech on tutaj dopłynie. Mamy cztery... Zostały nam w sumie cztery tylko myśliwce i... 10 atakujących bombowców na tym lotniskowcu. To lotnisko zostało ogołocone w ogóle z bombowców, niestety, i mało ma myśliwców, także jak będę sobie tu produkował, chciałbym doprodukować troszkę tych myśliwców, bombowców również. Bombowców również. I na razie tyle, tak? Tu są jeszcze rakiety, ale to są tylko nuclear bomb, megaton bomb. Megatonowa bomba. Kurna, od razu atomówkę im tam spuścić, nie? Spuścić im w pierdol. Cześć Max, witam. Roger, specjalne grupy dywersyjne specnazu i GRU. Podobny scenariusz jak na Krymie. Ukraina przegrupowuje wojska, by chronić port w Odessie. A no właśnie, Odessa też jest bardzo ważnym portem i bardzo dużym miastem w ogóle. Widzicie, według tutaj tej populacja milionowa.
Tak, bardzo ważne, to jest brama Morza Czarnego, zgadzam się. Oprócz Krymu, no to tutaj głównie Odessa, a z tej strony Stambuł. No i tutaj jest ten przesmyk, kanał, Boże, jak on się, nie pamiętam jak on się nazywa, w Turcji. Nestor, kilka lat temu miała wybuchnąć wojna. Nie, to nie ten, nie ten, nie ta skala, nie ta eskalacja, nie ta eskalacja, chłopie. Nestor, to nie, 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 słuchajcie, puszczamy grę. Marek, czasami dziennikarze potrafią przekoloryzować informacje, które są nieprawdziwe. Ale Barku, wiesz co, tak, są koloryzowane ze strony rosyjskiej, natomiast jakbyś sobie poczytał, Szwecja, słuchaj, od Szwecji przez Polskę, przez Stany Zjednoczone, to jest z kilku różnych źródeł, to są te informacje, to nie jest, wiesz, z jednego kraju. Natomiast Białorusini i Ruscy strasznie manipulują teraz i będą robić prowokacje. Unit Research Destination. Wiecie co, tak się boję tutaj wypłynąć. Najwyżej stracę ten okręt podwodny. Jeden, zresztą, jedyny. Jak Łukaszenka i Putin to przyjaciele. No dokładnie, wojenny Jacek, dokładnie, dokładnie. Wszystko się zgadza, to są przyjaciele. Aczkolwiek powiem, Łukaszenka... Znaczy, Putin jest mądrzejszy od niego 100 razy, tylko że... No on też jak gdyby chciał mieć, nie wiem czy wiecie, że kiedyś Łukaszenka chciał być premierem czy prezydentem Rosji, no. Jeszcze przed Putinem, po Jelcynie. Taka ciekawostka, no. Możecie sobie to tam odnaleźć. Enemy destroyer, Russia not found. At disposition. No dobra, szukamy dalej. Szukamy dalej. Czekaj, enemy submarine, attack, Afrika detect. Ty, jest, faktycznie. Teraz tylko, czy my mamy możliwość zaatakowania jego? Jakieś tam rakietki mamy? Chyba nie mamy. Słuchajcie, chyba nie mamy. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy wykonać taki atak na ten płynący z Afryki okręt podwodny. Witam, Mateusz. Tomek, ciekawy cytat. Putin ma już niemal 70 lat i zapewne myśli nad tym, jak przejdzie do historii. Jak Stalin, niestety. O kurde, obrywam chyba. Chociaż jakieś rakiety też idą w stronę okrętu. Niestety mój destroyer. No dobra, lecą tam rakiety. Tu mam tylko rakiety z SSM. Enemy. Dobra, oni chyba odpłynęli. Także ja sobie tu wrócę w moje terytorium, bronić lotniskowca w razie czego. No i teraz zobaczymy, czy któryś z moich okrętów przeżyje. Enemy submarine destroyed. No to elegancko. Niszczyliśmy łódź podwodną. Tutaj są straszne straty. Niestety chyba nie jestem w stanie tego naprawiać. Ten ma 55, ten ma też 50. Nie, no troszkę ma. Ten ma mniej tego życia. Ale czekajcie, to życie im wraca. Wraca im życie, kurna. Tak jakby się remontowały. Na własnym terytorium. Ten też chyba się naprawił. Tak, ten też się naprawił. No tylko samolot. A nie, czekajcie. Nie, samoloty się nie odnowiły. Nie, nie, nie. Jest dobrze. Simulation Łukaszenka to narzędzie w rękach Putina, a nic poza tym. Teraz już chyba tak, ale tak nie było wcześniej, wiesz? Teraz wydaje mi się, że Simulation masz rację, że na dzień dzisiejszy Łukaszenka to już tylko narzędzie w jego rękach i on zrobi, że tak powiem, no wiecie, taka kobieta lekkich obyczajów to jest, w sensie o Łukaszence teraz mówię, on zrobi wszystko na kolanach, co będzie chciał Putin. Sarniak, Łukaszenka jest... Jak co? Lizodupem Putina. Tak, zgadzam się. Tego otrzymał władzę Białoruś, ale tak nie było wcześniej. On miał znacznie inne te plany miał, nie? Wiecie co, rozstawimy sobie jednego destroyera, jednego niszczyciela wyżej. Na razie to ja mam za mało jednostek. Unit the Reach Destination. Okej. Okay. Dobra, niech sobie tam stoi.
Nord Stream swoje dołożył. Oj, to bardzo, bardzo, bardzo. Szczególnie ten Nord Stream 2. Który... Ale jedynka też. Jak najbardziej. Jak najbardziej. To był jeden... chyba Putin na to czekał, na ten Nord Stream, powiem szczerze. Tak mi się wydaje. Bo chciał rozgrywać gazem Europę całą, nie? No i dlatego teraz takie ceny też gazu poszły do góry. Nie tylko przez to, ale... Chodziło też o umowy, nie? Ale też między innymi rozgrywanie gazem Europy. A Miedwiediew dalej jest premierem Rosji. Piotrek, Miedwiediew to już dzisiaj jest, wiesz co, pionkiem. On tam jeszcze wcześniej coś tam próbowali, ale to wszystko są pionki, marionetki są, tak? Idzie do przodu to? To dajmy. Dajmy tutaj drugi poziom tej prędkości. Wiesz co, Emek, czy on już lawiruje? Nie, on już nie lawiruje. Ja myślę, że od kilku lat już akurat Łukaszenka już nie lawiruje między wschodem a zachodem. Tak było kiedyś. No, on próbował swojej tożsamości na zachodzie, ale... A szybko mu to chyba ktoś tam wybił z głowy. Generalnie. Chyba, znaczy Putin mu to po prostu wybił z głowy. Czekajcie. Aha, on tylko osiągnął cel. Dobra, nic tu się nie dzieje na razie. Tutaj jest flota, ja tu nie płynę, bo ja nie mogę walczyć, słuchajcie, z ruskimi i jeszcze tutaj z Afrykańcami. Znaczy, nie, z Azjatami tutaj. Yahoo, a kiedyś w podręcznikach będą nie pisać o Józefie Stalinie, tylko Władimirze... Nie, będą pisać i o jednym, i o drugim. Będą pisać o dwóch. Wszystko się tak składa. Tutaj są minutki, widzicie. Same będziemy mieć za 4.20, za 4 minutki. Także ja przyspieszyłem czas. Na razie nic się nie dzieje, jak to się mówi. Nic się nie dzieje. Pa, 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 pa. Ruskie mają taką technikę, że pogodę mogą zmieniać w danym zakątku świata. Nie potrzebują nikogo bombardować. Piotrek, i tak i nie. Mają sporo nowych rzeczy, ale też mają z momentami w wielu tam dziedzinach już przestarzałe też rozwiązania. Ale to oczywiście też mają, dysponują nowymi, więc taka troszkę taki misz-masz mają, nie? Enemy Submarine Effect Detect Afryka. Czekajcie, gdzie ona? A jest! Jest, jest, jest. No to nie ma tutaj, nie ma pierdzielenia. Będzie atak. Patrzcie, kurde. Ty, zobaczcie, ile mają łodzi podwodnych. Dobra, trzeba na pomoc wysłać jeszcze tego. Jeszcze tego, bo on sobie tu nie poradzi. Dawać płynąć i atakować. Ale mnie tu, kurna. Destroyer destroyed. Kurna, zniszczył mi. Zniszczyli mi. Dobra, teraz mam pytanie, czy te bombowce są w stanie... Nie, one nie są w stanie. Nie są w stanie, po prostu, bo one mają bombę. Dobra, a myśliwce? Też myśliwce nie są w stanie... Bo są specjalne samoloty do łodzi podwodnych. Kurde, no nie mam ich. Nie dysponuje moja marynarka nimi. Spróbujmy wysłać tą łódź podwodną, tylko ja nie wiem, czy ona dopłynie. Piotrek, no co ty, oszalałeś? O, mamy, słuchajcie, już te, same mamy. Więc możemy tutaj zrobić coś takiego, jak... tutaj jest 5 min... Mobile SAM, tak, Mobile SAM, a tu będziemy produkować radary. Radarki sobie zrobimy, strasznie długo się produkują. Coastal Missile. Dobra, one są, się produkują. Dobra, oni się produkują, no. Zmienimy na 60%. Destroyer sank. Kurna. Dobra, zniszczyliśmy. Zniszczyliśmy dwie łodzie. Dobrze, jest git. Czołem Robert, czołem Imperatorze, czołem Żołnierze. Czołem Robercie. Siemka Patryk i cześć Zbyszek.
Wołyniak. Populacja Unii Europejskiej jest czterokrotnie większa niż Rosji. Budżet Unii Europejskiej jest dziesięciokrotnie większy niż Rosji. Unia Europejska, gdy tylko by chciała, byłaby mocarstwem w regionie. Jak Chińczycy czy USA? Wołyniak. I tak, i nie. A już mówię dlaczego. A już mówię dlaczego. A dlatego... Przede wszystkim, słuchajcie, nowe lotnisko musimy postawić. A już mówię dlaczego. Tutaj to mi je zniszczą. Tutaj damy. Drugie lotnisko. Dobra, będziemy mieć już teraz dwie bazy i mam nowe myśliwce, nowe bombowce. Super. Słuchajcie, militarnie w zasadzie Europa Zachodnia już dzisiaj nie liczy się w ogóle. No, nie liczy się. Niemcy, Francja, Hiszpania, te wszystkie te kraje mają znacznie mniej wojska niż my po prostu, tak? Wielka Brytania też słabiutko. Nie są to ilości tych czołgów. I teraz jeszcze jedna jest rzecz. Jeżeli by na przykład Rosja zamierzała uderzyć w nas, w Polskę, to myślicie, czy się nie powtórzy scenariusz z II wojny światowej? Pomimo tego, że jesteśmy w NATO? Jak myślicie, czy Anglia, Francja, Niemcy, Hiszpania i tak dalej, Włosi chyba też są, czy będą się chcieli bić za Polskę? No, odpowiedzcie sobie na to pytanie. Według mnie nie. Pomimo, że jesteśmy w NATO i teoretycznie tak się powinno zadziać. Według mnie nie. Dobra, mamy radary, coś tam powinny pilnować. No, na razie te radary dwa, mamy dwa lotniska. Będę sobie odtwarzał te myśliwce, bombowce, znaczy się. Wojenny Jacek, też słyszałem, że Kazachstan i Rosja chcą odbudowywać imperium neosowieckie. Jestem ciekawy, jak sytuacja w Kazachstanie. No, w Kazachstanie Ruscy polecieli samolotami, iłami, z transporterami, z berdemami, z wojskiem. Zrobili porządek, tam był jakiś pucz. Oczywiście teoretycznie to był pretekst, że cena gazu poszła do góry, ale tak naprawdę pewnie chcieli obalić tam te rządy, które są przychylne akurat Putinowi. No i Putin powiedział, że absolutnie nie ma takiej opcji. Wkroczyli do Kazachstanu i zrobili po prostu porządek, no, swój zaprowadzili. Po prostu Kazachstan musi być pod kontrolą Rosji i tyle. I tyle. Mamy, słuchajcie, ten, fajnie, bo mam już możliwość tutaj rozmieszczenia baterii nabrzeżnej, samobieżnej, powiedzmy takiej. Coastal Missile Mobile Battery. Także będę chciał tutaj też rozmieścić, tylko muszę mieć osłonę w postaci SAM-ów. Na razie, powiedzmy, mają rakiety, no ale... Tak to wygląda. Research complete. O, super. Research complete. Mamy mobilne same. Mobilne same. To teraz pójdźmy w rakiety. Tutaj jest SW radar. No to są radary. Tylko i tak, fajnie jakbym poszedł też w myśliwce. Advanced Fighter. Poszlibyśmy w nowsze myśliwce, a później w rakiety. Dobra. O, Kroksu jest. Kurwa, patrzę na miniaturkę i się przestraszyłem, ty draniu. No, powiem ci tak. Możemy się zacząć troszkę bać, mi się wydaje, Kroksu. Ja osobiście jestem tego zdania, że coś się może wydarzyć. Niestety w najbliższych dniach albo tygodniach. I duża część tego zwrotu, słuchajcie, informacyjnego będzie dotyczyła naszego kraju, niestety. Tego niepozytywnego zwrotu. Nie podejrzewam, żeby Rosja miała od razu zamiar atakować Polskę. Jeżeli już, to oczywiście Ukrainę, to jest pierwszy ich cel. Drugi ewentualnie Litwa, Łotwa, Estonia. Polska raczej nie, ale to... Raczej. Dobra, robimy drugą. Tutaj teraz korzy to może zginąć, niestety. Druga wyrzutnia. Nabrzeżna. Kazachstan jest kluczowy z perspektywy układu w Azji Środkowo-Wschodniej. Kroksu pisze, walczą u niego także Chiny. Interwencja
Rosji była też spowodowana wojną klanów kazachskich o władzę nad państwem. Zgadzam się oczywiście jak najbardziej. Kazachstan jest bardzo dużym rejonem geograficznie i on jest też kluczowy, tak, do rozgrywania. Biden ma wycofać wojsko z Polski, jak Putin, jak pisze Putin, trzyma z Bidenem. Oj, Elki, tego nie wiemy, wiesz? Tutaj są różne scenariusze. Może wycofać, ale może też dołożyć tego wojska więcej. Teoretycznie jakieś tam zapewnienia dzisiaj Amerykanów mówią o tym, że teoretycznie nie powinno się tak stać. Czekajcie, ja nie pamiętam, czy to było, jak to było. On jest w stanie chronić w ogóle? Nie, chyba nie jest w stanie. Dobra, chyba tylko niszczyciel. Dobra, to niech one sobie płyną. Niech one sobie tutaj płyną na spokojnie. Mamy chyba kolejną baterię. Kolejną baterię możliwą do rozstawienia. Dobra, mamy już trzy baterie nabrzeżne. Dwa lotniska. Uwaga, na czacie jest szpion? Szpion czy szpieg? Szpieg może jest. To szpieg jest Putina pewnie, podejrzewam. Unit Research in Destination. Dobrze, on się chyba będzie naprawiał. Tak, bo on musi być w zasięgu państwa tego, czyli tej niebieskiej linii. I wtedy one się naprawiają. Ale mamy już trzy chyba rakiety dostępną, jeszcze jeden. Można oczywiście odpowiednie rakiety wyłączać. Niszczyciel też ma możliwość walki z łodziami podwodnymi. Na Flight Radar 24 widać, jak samolot transportowy Anglii omija Niemcy. Ale Wojtek, teraz czy wcześniej było widać? No właśnie, kurde, o tym mówię, że Niemcy, no mówię, strasznie mi to przypomina układ przed II wojną światową, tak? Albo w granicach rozpoczęcia tej wojny. Czyli dogadywanie się, kurna, Niemców z Ruskimi, nie? No kurna, tak mi to przypomina ten sam czas. Słuchajcie, no lecą samoloty i Niemcy mówią, że nie przelecicie przez nas. Ten NATO, wszystko w NATO jest, wszystko w jednym układzie, nie. No teoretycznie, tak, dzisiaj Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, no ale w NATO jest, nie, więc co ma, kurwa, piernik do wiatraka? Słuchajcie, no dziwnie to wygląda, nie? Bardzo dziwnie to wygląda. Anubis w najgorszym razie zajmą Ukrainę, no na tym się skończy, nic więcej. Prawdopodobnie, tak. Jeżeli już... I też pytanie, czy całą Ukrainę, czy tylko kawałek. Podobno najbardziej te terytoria takie zasobne w złoża są mniej więcej tutaj w tym Donbasie całym, czyli gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, w tym mniej więcej rejonie. Pytanie takie jest, no bo Ukraina jest duża, nie? Jest bardzo duża. Pytanie, czy oni po prostu zajmą całość Ukrainy? No ale co zrobić? Ile Ukraina ma? 60 milionów ludzi? Nie wiem, też ma sporo, nie? New cruiser ready to deploy. O, dobra, mamy nowy. Mamy nowy niszczyciel. Elegancko. Niszczyciel? To jest cruiser, to jest chyba niszczyciel. Nie, to będzie jakiś, kurna, nie wiem jak to jest, ten cruiser. Nieważne. Rosja musiałaby to zaprowadzić tam porządek. Nie, musiała tam zaprowadzić porządek. No, wiesz, no swojego punktu to oczywiście, że musiała, nie? New fighter is built. Dobra, mamy nowe myśliwce. Gdzie nam tutaj tak wytrzebili te myśliwce? Tutaj w sumie, nie? Musimy podokładać je tutaj. O. Podokładać się tutaj. Dobra, mamy już myśliwce na dołożone do lotniskowca. Piernik i wiatrak ma tyle samo liter. No, Damian, to jest tylko, wiesz, no tylko same literki się zgadzają, nic więcej. Kroksu, nie, no nie wiem czy wiesz, ale Kazachstan ma 1/5 zasobów uranu pod sobą. No, dokładnie, wiem. Produkuje też najwięcej na świecie chromu. Graniczą z Chinami i Rosją, mają wąską granicę między Rosją i Ukrainą. Tak, słyszałem o ich zasobach, właśnie, że mają też te wszystkie zasoby w bardzo dużej ilości. Teraz tak, słuchajcie, do rozkładania myśliwce, tutaj potraciłem na tym lotnisku. Nie pamiętam, czy tutaj się dało to z shiftem. Nie, chyba trzeba pojedynczo je tutaj rozmieszczać.
To lotnisko było przetrzebione trochę, także już będziemy mieć tutaj troszkę odbudowany stan myśliwców. Tu już jest teraz dyszka, jeszcze... continue. To tu jest jeszcze 5, brakuje. Samolotem światem, jak oglądam flight radar, to gdzie nie popatrzę, to widzę trenujące myśliwce. No właśnie, no właśnie. No właśnie o tym mówię, że to wszystko niestety wskazuje na to, że konflikt wisi, jak to się mówi, na włosku. Wisi na włosku, może być na dniach albo w najbliższych tygodniach. Tak jak mówię, trzymanie wojsk blisko granicy w jakimś tam tak zwanym rozwinięciu brygad, dywizji, no jest po prostu ciężki do utrzymania na dłuższą chwilę, na dłuższą metę. Teraz tak, mamy nowy typ myśliwców i bombowce. Czekajcie, gdzie ja te bombowce potraciłem? Tutaj? Nie, tu już nie mogę, tutaj. Tak, potraciłem tutaj te bombowce. I chyba tutaj też? Nie. To przebazowanie jest. Move. Oj, chyba coś źle kliknęło mi się. Tu są te bombowce. Nie, no weź tu wyląduj. Oho. Jest wrogi. Są Ruscy. Są Ruscy, słuchajcie. Ciekawe, czy on już jest w zasięgu. Kurde, czemu mi się tak robi? Dobra, co my możemy? Możemy wysłać te dwa niszczyciele tutaj w rejon. Będziemy bronili się w razie czego. Dawaj tutaj też okręt podwodny. Patrzcie, już nadbrzeżne już atakują. Patrzcie, płyną. Płyną Ruscy. Słuchajcie, destroyer, dwa niszczyciele płyną. Siema. Dobra. Elegancko. Patrzę na razie, czy nie ma w nich... Dobra, jednego zniszczył. Elegancko. Piękna ta bateria. Piękna jest ta bateria. Nuclear bomb ma nawet Harrier? Kurde. Dobra, Spróbujmy im tutaj posłać jeszcze F-16. Wracać, nie ma do czego. A nie, jest. Dobra, F-16 załatwił sprawę. Zajebista jest ta bateria nadbrzeżna. Tylko, że radar mi zniszczyli. Tu jeszcze jeden radar gdzieś stał. No, radar już nie mam. No research. Co my tutaj możemy wrzucić? Pobawmy się może w te rakiety, później w radary. Co możemy produkować? Same. Tego to nam produkuje tutaj z 8. Zniszczyli mi radar. Drugi, słuchajcie, mobile sam. Elegancko. Jak chcemy, to spróbujmy się z tą Afryką może dogadać. Zobaczymy, czy oni będą chcieli. Reject. No dobra. Samolot RAF-u minął Koszalin i jest niedaleko Bydgoszczy. Jest 3 na liście najbardziej oglądanych. Ja pierdzielę. A jaki to jest samolot, Wojtek? RAF-u? Konkretnie model jaki to jest? Czy to jest C-17 Galaxy? Asifa, wydaje mi się, że ataku takiego typowego wojskowego nie będzie. Rosja ma za dużo do stracenia. No, akurat nie uważam, tak? Nord Stream, jeśli będą ataki, to bardziej cyber i delikatnie zaczepki. Zaczepki będą na bank, znaczy już są, w zasadzie już są. Zaczepki to już są, żądania już są. Tylko teraz brakuje tej kropki nad i. I mi się wydaje, że Putin jednak zrobi ten krok. Z Ukrainą. Nie wiem tylko na jaką skalę, ale wydaje mi się, że coś tam się zacznie dziać. Dobra, mamy kolejne bombowce. Muszę zacząć, gdzie by je ewentualnie rozmieścić. Tutaj na razie. Tutaj lotnisko jest, ma możliwość. I chyba tyle, nie? Tu już jest 5 myśliwców, bombowców.
Tu jest też 5 bombowców, czyli dobra, będą sobie tutaj w zasięgach i robimy kolejny radar. Tak, dobra. No to wio. Marek, jest to Boeing C-17 Globemaster Royal Air Force. Nieźle. Siema Adam, witam. Kroksu, dzisiaj jest kilka chujowych miejsc. Izrael, Iran, Chiny, Tajwan. No właśnie, o tym mówiłem. Rosja, Ukraina, NATO, USA. Szczerze, oby nie jebnęło coś w dwóch miejscach, bo będzie pozamiatane. Najbardziej czego się boję, Kroks ma rację, najbardziej czego się boję, to że Chiny zaatakują Tajwan. Chyba to jest tutaj, nie? Chiny zaatakują Tajwan, Amerykańcy będą chcieli mieć tutaj na to wpływ i w związku z tym nie przystąpią tutaj do obrony tego Tajwanu, więc część, w zasadzie większa część ich siły będzie skierowana na Tajwan i w tym samym czasie, bo podobno niby dogadały się Chiny, dogadały. Może nie na razie dogadały, ale są na pewno na linii dogadania. Wtedy, kiedy na przykład oni by zaatakowali Chińczycy Tajwan, to no to wtedy Amerykanie nie przyjdą z pomocą do Europy. W ogóle. Albo będą to takie siły śmieszne, że szkoda gadać. I wtedy faktycznie je będzie pozamiatane, jak to napisał Kroks. ORP, no nie chcę się powtarzać, ale historia lubi się powtarzać. Ja niestety widzę to... Normalnie odtwarza mi się niektóre sytuacje z II wojny światowej mi się odtwarzają teraz. Jak ja to widzę teraz wszystko, obserwuję bardzo pilnie, to powiem wam, że kurna, widzę analogię do sytuacji z II wojny światowej. Podobne. A niektóre nawet takie same. Znowu Ruscy płyną, słuchajcie. Znowu mnie to atakują, ale już zginął. Nawet nie zdążyli nic zrobić. No elegancko. To mi się podoba. Dobry, mamy nowy radar. To jest taki jebitny radar. Postawimy go tutaj, go postawimy? Tutaj gdzieś postawimy. Między lotniskami. Space radar. On ma zasięg taki wyjebiście duży. Później są satelity. Jak już będę miał satelity, to puszczę satelity, będą skanowały niebo. Panie, to jest... czy to już jest wojna? No właśnie, to już jest wojna. Według mnie. Może jeszcze nie otwarta, niekonwencjonalna, ale już taka w zakresie cyber przestrzeni już jest, nie? Wszelkiego rodzaju żądania, prowokacje na porządku dziennym już teraz są. Czy to było 10 lat temu? Nie. Dobra, mamy wyrzutnię rakiet. Elegancko. Trzeba je będzie gdzieś tu rozmieścić. Czemu ja mam na czerwono? Co, ja nie mogę tego rozmieścić? Czy to jest tylko zasięg? Pokazuję. Chodzi o to, żeby mi radarów tu nie rozwaliły. Dobra, na razie mam jeden tutaj. Będę miał więcej tych samów, to porozkładam je. Oho, 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 Rosja! Zobaczcie, 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 co się dzieje. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje na czacie. Mody, czy widzicie to? Co on tam napisał? Kurna, patrz, atakuje mi już. Dobra, moja bateria zaczyna atakować. Ruski niszczyciel. No dobra, na szczęście ocalała moja bateria sam. Za dwa tygodnie zamiast Niemcy będzie czwarta rzesza. Jachu, grubo. Grubo żeś poleciał, czekajcie. Tak, żebyśmy sobie te radary pochronili tutaj. Oby nie było, trzeba tworzyć AK. No Wojtek, kurna, nie wiem. Armia Krajowa, no nie wiem, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Carniaku, teksty są pod kontrolą. Ruski, niczego nie przegapiłeś. No nie, Jaga. Robercik, tu nie chodzi o siły USA, ilość wojska, a udział w konflikcie z Ruskimi. No tak, wiesz, no też mi chodzi o... ale wiesz jak to, Robert, jak już jest militarnie, idziesz na całość, to już... to się też liczy później już ilość, nie? Oczywiście liczy się obecność, ale liczy się też... wszystko się już później liczy, no.
Postawimy sobie, tutaj też jest moja ta... Będziemy się tu chronili. Wyrzutniami. Ziemia, powietrze. Robercik pisze, no nic niebezpiecznego. No kurde, ja tej cyrylicy nie jestem w stanie odczytać teraz. Nie wiem, co tam napisał. Mamy ruskiego trolla. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy on co on pisze. A czemu tutaj jest znak zapytania? O co tu chodzi? Not radar coverage. ABM copy limited. Aha, tak jakby radar był coś niekompatybilny. Research. Czekajcie, zróbmy sobie radar. Over horizon. Poza horyzontem. Te radary są do wykrywania tutaj bardzo ważne. Mam już nową generację myśliwców w tym momencie. Takie jakby F-15, coś takiego. O, mamy kolejną, dobra. Zrobimy sobie, tutaj będziemy chronić moje lotniska. Siemaneczko, witam, witam. Michał, ja nie wiem, o co chodzi. A, no to... Sorry, no to jak nie wiesz, o co chodzi, to za dużo tematu. Tutaj jest informacja, że... Ten ABM... Nie, to nie jest to. ABM Compatible Limited. No to ciekawe, o co tu chodzi. Arek nie zgoda. Sarniak, jeśli Chiny zaatakują Wietnam... Wietnam? To Wietnam rozwalą tamę w Chinach i będzie milion... Ale dlaczego miałby Wietnam atakować, Arek? To chodzi o Tajwan, a nie o Wietnam. Teraz wiecie co? Myśmy walczyli tutaj z tymi Azjatami. Troszkę się boję, bo mi rozpieprzą wtedy. Tutaj też by mi się radar przydał. No trudno, ryzyk fizyk. Będziemy... Zaryzykujemy. W Grecji postawimy. O, mi zaryzykowali i stracę je. O, kurde. No tak myślałem właśnie. Niczego nie przegapiłeś, Piotrek pisze. Dobra, dobra, już teraz wiem. Robert pisał. English or Polish, or bye-bye. Dokładnie. Rosja Luski. English, Polish or bye-bye. Marek, w części interpretatorów spuścizny Michaela w latach 2019-2024 wybuchnie przerażająca wojna. USA zjednoczy się z Europą i Japonią przeciw Rosji, Chinom i państwom arabskim. No to by była masakra. No to by była masakra, Marek. No to teraz tak, tutaj nie mogę tego rozstawić. Tutaj na pewno chciałbym. No to by była, Marek, masakra totalna. Jakby się tak faktycznie wydarzyło. Na Tajwanie nic nie ma. Przecież cały czas Chiny chcą mieć wpływ w Tajwanie. Technologia jest w Tajwanie, no. Fabryki są w Tajwanie. No, słuchajcie, dzisiaj zrobiłem taki gorący wieczór, co? Troszeczkę. Podniosłem atmosferkę. A co to są? Amerykańskie, tak. Kariery są tutaj. Nie wiem, czy mnie Ameryka nie zaatakuje. Do miajca. No black. Kolejne wyrzutnie rakiet. Kolejne wyrzutnie rakiet. No zobaczymy, co się dalej będzie działo. Czy nie zostaną zniszczone? No troszkę tych rakiet już mam, tylko cały czas one są tak jakby niekompatybilne. Sernia, ktoś tam kiedyś powiedział, że nie wie, jak będzie wyglądać trzecia wojna światowa, ale czwarta będzie na maczugi. Tak, gdzieś też słyszałem taką informację. Wydaje mi się, że chyba tych radarów musi być więcej. Ale nie wiem. No ten teoretycznie ma duży ten zasięg. Ale to jest space. Czyli przestrzeni powietrznej, tak? W sensie kosmosu. Nie.
Roger, no jak to nic nie ma na Tajwanie? Jakby choć ponad połowa mikroprocesorów światowej gospodarki jest robiona w Tajwanie. No właśnie mówię, tam są fabryki elektroniki. Czekajcie, zróbmy tak, żeby ten radar tutaj powstał. Żeby łapał tutaj część tego. O. O, od razu wykrył. Od razu wykrył. Tutaj stacjonuje ta flotylla Azji Zachodniej i razem z lotniskiem, słuchajcie, razem z lotniskiem. Same są za daleko od radarów. Chyba tak, trzeba będzie radarów do... Chociaż one są blisko radarów, nie? Tutaj trzeba będzie jakieś radary podostawiać. Dobra, research complete, w zajebiście radarek mamy. Early warning system. Dobra, co my tu jeszcze możemy? Satelity, improved radar. Tutaj mamy improved LW radar. To są te radary. Tutaj mamy termonuklearna bomba. Tu mamy AWACS-y, samoloty. Możemy tutaj również, jak widzicie, zupgrade'ować rakiety, czy też paliwko w locie. Tutaj mamy wyrzutnie rakiet. Jeszcze na górze jest missile, czyli rakiety. Wziąłbym te rakiety, słuchajcie, na razie. Co mi się buduje? Mobile? O, wybudujemy radary. Wybudujemy radary. OK. Custom missile battery. Dobra, niech się produkują, niech się produkują. Całe życie jest made by Taiwan. No dokładnie, wiele rzeczy, bardzo wiele, szczególnie elektronika, zegarki, jakieś tam kalkulatory, procesory. Nie wszystkie oczywiście, mają właśnie made in Taiwan. Czyli także niewielki kraj, a produkuje bardzo dużo tych komponentów elektronicznych potrzebnych do różnych urządzeń. I w związku z tym... Słuchajcie, czekajcie, czy mamy tutaj espionage? Spróbujmy z tą Afryką się jeszcze raz dogadać. Reject. Z kim byśmy się tu jeszcze mogli dogadać? Słuchajcie, z Afryką nie. A spróbujmy się ze Stanami dogadać tutaj. O! Green Alliance. Słuchajcie, jesteśmy już z aliantami teraz. Razem z Amerykanami. Normalnie jak prawie w realu. Ameryka i ten, i Europa, no. Mamy kolejny radar do ustawienia. Północna Ameryka. Request share to info. Accepted. Dobra, będziemy się wymieniali informacjami. I zobaczcie, tutaj jest rozstawienie. East Asia. Chcę też do aliantów dołączyć. OK. I z Azja, czyli Chińczyki. Chińczyki do nas? O, dostaliśmy, słuchajcie, został Spice stolen. Stolen, została wykradziona technologia silnych, cichych silników. To chyba będą miały ten... słabiutko tutaj oni stoją. Słabiutko oni tutaj stoją. Prawdopodobnie już łodzie podwodne będą miały ciche silniki. Akurat tego tak tutaj nie widać chyba. Zdaje się. Dobra. No dobra, to już jesteśmy w kooperacji, jak widzicie. Jesteśmy już z Amerykanami. Co? Afryka? Afryka też dołączyła. Ale można kogoś jeszcze też wypieprzyć, nie? A zobaczcie, Ruscy są osobno. Ruscy są... Tutaj Yellow Alliance, czyli South America Południowa, Pacyfik. Na niebiesko. Pacyfik cały z Australią. I Zachodnia Azja. To są osobne państwa. I Rosja jest osobnym. Ciekawy jestem, czy ona gdzieś dołączy. Dobra, mamy Mobile Sam.
Nie, tracker, absolutnie. To nie, nie łącz tego. Co innego, to są dwa różne tematy, tak? Dobra, w co byśmy poszli teraz, słuchajcie? Tutaj są bomby, może w te radary na razie. Później może zrobię jakąś satelitę. Najpierw te radary, radary do wykrywania. Jakiegoś niszczyciela jeszcze z jednego. Robercik, jedna taka uwaga, aktualnie nie wiem, w czym ty napisałeś w USA, faktycznie rządzi wiceprezes socjalista, bo Biden to tylko figurka. Wiesz co, być może. Rozstawmy sobie te potrzebne rakiety. Jest i Naughty Boy, proszę, pojawił się. Nie będę cię nazywał jakoś inaczej, ale dzisiaj pasujesz do tego odcinka, kurna. Jest, no właśnie powiedziałem, że jest prawdziwy szpieg. Przyszedł prawdziwy szpieg Putina. No dokładnie, to jest prawdziwy szpieg Putina. On się ukrywał tyle czasu i wszystko wyszło na jaw. Już teraz wszystko rozszyfrowałem cię, kolego. Już teraz cię rozszyfrowałem. Już teraz wiem, o co chodzi z tobą. Ty jesteś szpiegiem. Tyle czasu nie wiedziałem, ale już teraz wiem. W końcu się wszystko wydało. Piotr M. Witam, cześć. Piotrek, C-17 Globmaster. Załatwię kanał. O, widzicie? Mówiłem, że to szpieg jest? Zobaczcie, mówiłem, że to jest szpieg. Zobaczcie, co on napisał. Załatwię kanał. No, podwójny, to jest podwójny szpieg, słuchajcie. Kurna, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. Teraz tak, Rosja jest osobnym mocarstwem tutaj w ogóle. Nie jest w ogóle w sojuszu żadnym. Dobra, odstawimy przy lotniskach. Dobra, mamy nowy radar. Tutaj jest jeszcze jakiś radarek, jeden. ICBM, Krzysztof Sowa, ICBM. Tak się nazywa gra, link masz w opisie pod streamem. To jest moja flotylla. Na razie, słuchajcie, się buduje tutaj, Na razie rozstawiam infrastrukturę. Patrzcie, to Amerykańcy płyną, tak. Czyli jestem z nimi w sojuszu. Zobaczcie, jak tutaj patrolują. Niby Chińczyki są ze mną tutaj. Tak to wygląda, że Chińczyki są ze mną przeciwko... A, i Afryka też jest. O, coś tam się dzieje. Kurna, tu się dzieje. O Jezus, już wykryły mnie tutaj. O cholera, stracę same. Tutaj by się przydała ta... Tu się by przydała bateria. Muszę doprodukować baterii. Nadbrzeżnych ze dwie. Kurna, stracę ją. Ty, oni tutaj też strzelają. O skurczybyki. O skurczybyki. A nie, bo to... Czekajcie, jak to się dzieje? Leci rakieta, a tutaj tak jakby był... Ach, jeden dostał. Ale on tutaj wpłynie w zasięg tego. Wpłyń! Tutaj dostaniesz taką bateryjkę ładną. Nati, ucz się lepiej ruskiego. Da. Sabaka. Tracker, myślę, że jedno jest pewne. Rosja już nie ma odwrotu. Ma odwrót. Dopóki nie zaatakowała, to jeszcze ma.
Czeka tylko jeszcze na odpowiedni moment. Putin mimo wszystko to dobry strateg. Tak uważam. To wygląda wszystko bardzo źle. Też tak uważam, że wygląda źle. Słuchajcie, tutaj sobie rozstawimy przy Francji kolejną rakietę. To są mobilne SAMy, czyli rakiety ziemia, ziemia powietrze, bardziej na samoloty. No i czekajcie, no research mamy. Teraz tak, satelity można by było zrobić. Można by było zrobić, chociaż tu mamy też fajne rakiety. Dobra, ale te satelity mógłbym puścić. Mógłbym satelity puścić. Tam się na pewno coś produkuje już. Robert, bogate słownictwo. Ale że co, że u mnie? Nie. Zachód chce doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Space radar destroyed. O fuck. Co mi tu zniszczyło? Bo teraz nie bardzo widziałem, co to było. Tutaj coś atakuje. Tu jest gdzieś statek, tylko my go nie widzimy. Brakuje radarów. Brakuje radarów. Przesuńmy. Przesuńmy to 50 na 50. Cześć, cześć, witam, witam. Robert, już mnie szpiegują. Neta mi rozłączyło. A ty myślisz, że nie? Enemy Destroyer... destroyed. Dobrze. Enemy Destroyer destroyed. Tutaj kolejne są jednostki. Ten radar to wykrywa. Słuchajcie, mają naprawdę niezłą flotylę tutaj. Strach się bać. Ale Ruscy sobie tutaj grzecznie czekają. Moje jednostki nawodne też. Amerykanie wracają. Amerykanie wracają w swoje terytorium. A ja sobie tylko sprawdzę jednostki, czy są napakowane na SCUWę. Są, dobrze. Konflikt biznesowy. Knight Rider, zawsze przy każdej wojnie jest biznes, nie? I co? I brakuje mi, czekaj, radar się produkuje. Ten radar muszę gdzieś w Polsce ustawić. Over Horizon. Jaki on ma zasięg w ogóle? Ma chyba duży zasięg. On ma duży zasięg, bardzo duży. No jestem ciekawy, czy zginie, czy nie zginie. Produkuje się drugi. Chociaż pytanie, czy mi drugi jest potrzebny. Skasujemy. Zrobimy sobie po prostu radary. Tak, właśnie Piotrek, będę chciał dać baterię nadbrzeżną, nie? Bo to są tylko rakiety ziemia-powietrze. Głównie do samolotów. A mi potrzebna jest bateria rakiet nadbrzeżnych. Tutaj mamy jakiś radarek, który będzie mógł go wykryć. O, damy drugi tutaj radar. W Chorwacji. Albo gdzieś we Włoszech. Chociaż kurde, tutaj by się radar przydał. No i patrz, zniszczył kurna. No i zniszczył moją baterię samów. Elki, białoruscy wojskowi oskarżają Polskę o przygotowanie zbrojnej prowokacji. Dlatego w lutym chcą ściągnąć rosyjskie posiłki i razem ćwiczyć walkę z NATO i Ukrainą. Tak, też słyszałem o manewrach planowanych na dużą skalę. Dobra, mamy nowy radar, więc damy go tutaj faktycznie. Niech wykrywa. Dobra, ale przynajmniej ten niszczyciel został rozpieprzony. A to dobre i to. Robercik, kurwa, nie dość, że ja w strefie konfliktu przygranicznego od kilku miechów, to jeszcze teraz stan zagrożenia alfa. Atrakcji pod dostatkiem, a dodatek zima zjebana, chociaż się napije. No, smacznego. Mamy jeszcze kolejny radar. Kolejny radar chciałem dać tutaj.
Dobra. Mamy oradarowane wszystko. Mam nadzieję, że te radary nie zginą. No to wiadomo, to zawsze tak jest. I przy wojnie też jest, chodzi o zyski, nie? Robert, wczorajszej nocy pościgali ze swoich słupów granicznych tablicę z godłem, a parę godzin później oskarżyli naszych, że to zrobili. Tak, właśnie ktoś to pisał przed chwilą, Robert. Czyli kolejna prowokacja. Kolejna prowokacja znowu, nie? Gdzie też mają dwa lotniska. Dobra, mamy missile battery. Dobra, zajebiście. I teraz ją rozstawimy tutaj. Ja tylko w puncie skurwysynki tutaj, to was rozpieprzymy. No. O, jak pięknie. Tylko w puncie. To was tutaj bateria rozpieprzy. Jeszcze tutaj powinienem jedną rozstawić. Przy Morzu Czarnym. Tu na Korsyce, wiesz co, nie, bo kurde, wolę tutaj, na lądzie. Nati, pamiętajcie, że można ubiegać się o rosyjskie obywatelstwo póki czas. Ja mówiłem, chłopaki, że to jest szpieg. Ja mówiłem Nati, że Nati to szpieg jest. I ja się wcale nie pomyliłem. Tutaj jeszcze jedną baterię rozstawię. O. Zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Pięknie, oj ja, pięknie. Oj, potracili. Bez wystrzału w moją stronę. Potracili, słuchajcie, wszystkie jednostki nawodne. Bez jednego strzału. Tak można, nie? Też tak można. Tylko trzeba znać tutaj parametry taktyczne sprzętu, który się używa. Kurde, coś mi tu płynie. Afrykański. Ja jestem z Afryką? A dobrze, ja jestem z Afryką w sojuszu, to niech se płynie. Tutaj moje radary chyba wykryły. Piotrek, a ja mieszkam tylko niedaleko strefy obszaru wyjątkowego i co tam się dzieje, to jest masakra. Ale to napisz coś, Piotrek, co to znaczy masakra, co tam się dzieje, chętnie się dowiem. Cześć, Łukasz. Damian, a kto to zechce kupić, tylko żeby... Aha, okej. Piotrek, ja jestem, chętnie się dowiem, Piotrek M, o co chodzi, co to za masakra. Nowy niszczyciel mamy. Nowy niszczyciel ma 4 rodzaje różnych pocisków, elegancko. Satelita za chwilę będzie, puścimy satelitę, jak się wyprodukuje. Będzie sobie tutaj latał wokół orbity. Wiecie, on wokół orbity będzie sobie zapieprzał, będzie wykrywał jednostki różnego rodzaju. Alliance formed. O kurwa, patrzcie, nie wierzę. Ruscy przyłączyli się do żółtych. Ruscy przyłączyli się do żółtych. Czyli tak, Afryka, Ruscy, Pacyfik, Azja. O kurna. O kurna. Teraz to się będzie działo. Najpierw muszę sobie naprodukować troszeczkę tych jednostek. Robert, jest dziwnie, owszem, ale bywało gorzej, jak się pamięta stan wojenny. Jeszcze mamy missile, dobra. Jeszcze jedną sobie rozstawimy gdzieś. Gdzieś sobie rozstawimy jeszcze jedną. Ready or not? No to ciężki temat. Semir, jest. 10 zł. A ready or not będzie? W końcu piękna kontynuacja symulatora. Sład, witam. Tak, wiem co to jest, Semir. Ready or not, bardzo fajna gierka jest, tylko że trzeba grać kooperacyjnie. Ja musiałbym mieć jakąś ekipkę, co najmniej 2-3 osoby, żeby w to pograć. No samemu to wiesz, to by było ciężko. Ale ready or not jest bardzo fajne. Mam to zapisane na kartce. Biorę to pod uwagę, natomiast powiem ci tak, Semir, musiałbym mieć dwie jeszcze trzy osoby, żeby to wspólnie pograć. Real Politics 2 też jest ciekawą grą, gdzie tworzy się swoje historie świata. Tracker, ok, wiesz co, zainteresuje się tym tematem.
Patrzę, gdzie mam długopis. Nie, nie mam tutaj długopisu chyba nigdzie. RealPolitics 2. Research complete. Mamy satelitę, rozumiem. Tak, satelita się wyprodukowała. Słuchajcie, tutaj mamy tak, do samolotów rakiety. Chyba bym poszedł w te pociski. Chyba bym poszedł w te jednak pociski i spróbujmy wyprodukować satelitę. A może nawet i dwie. A może nawet ze trzy. Trzy satelity puszczę. Kurna, ale będę mocarstwem. Mam nadzieję. Ale jesteśmy przeciwko ruskim oczywiście. To najważniejsze. Tom Lolo, ja mam ready or not. No ja nie mam, ale czekajcie, mi się tu jeszcze jedna bateria wyprodukowała. Tu już mam. Jeszcze tutaj damy. Niech mi teraz jakiś okręt tu przypłynie. Semir, podobno mają niezły system AI, można normalnie pykać, wydając rozkazy reszcie ekipy na singlu. Okej. No to nie, akurat tego nie słyszałem. Raczej widziałem, że kooperacyjny system jest. Nie, Piotrek M. No dużo policji u nas jeździ, dużo wojska też się pojawia. Dzisiaj o 6 wieźliśmy samochód do Straży Granicznej. Straż Graniczna nas zatrzymała do kontroli. Czasami czuję się jak w strefie wojny. No niestety, takie czasy teraz mamy. Może być tak, że jakaś częściowa mobilizacja WOT-u może być, chociaż była nawet już, nie? Jak były te zaczepki białoruskie, to chyba część WOT-u już była mobilizowana. Się mylę czy nie? Wydaje mi się, że była. Naughty Boy, a wiecie, że serwery kanału FanSima są u mnie w Rosji? Ty szpiegu. Ja wiedziałem, że ty jesteś szpiegiem od początku. Dobra, satelita się buduje. Zaraz będziemy mieć satelitę. Wiedziałem, że to jest szpieg. Tak, Robercik, ciekawi mnie również ten Ready or Not. To jest takie, to są bardziej jednostki SWAT, czyli nie, antyterroryści. No jestem ciekawy, kto tutaj pierwszy bombkę puści atomową. Bo na pewno w swoich arsenałach tutaj te poszczególne frakcje na pewno posiadają. Ktoś musi tą pierwszą bombkę puścić. Tutaj teoretycznie jest jakiś, można plan ustawić. Ja jeszcze tego nie umiem robić. To jest New Strike Plan. Czyli to, co ma być wystrzeliwane. W jakie cele, nie? Czyli na przykład missile, tam na przykład w jaki rodzaj celu. Tutaj mamy frakcję. Max range. Tak. Na razie to zostawimy. Mamy satelitę, słuchajcie, możemy puścić tak, żeby tutaj ruskich obserwować. Puścimy jedną satelitę tu przez Moskwę. Dobra, i zobaczcie, ona, ta satelita będzie popieprzała tutaj trajektorią. Wyprostujemy świat i będziemy na bieżąco widzieli, co posiadają dane jednostki tak na bieżąco. A ta satelita będzie sobie tutaj latała, zaraz zobaczycie, jak przebiegnie przez... Teraz ona będzie sobie tu leciała. O! Już ta satelita śmiga. I na bieżąco będzie mi... O! Widzicie? Wykrywa. Zobaczcie. Silosy nuklearne w Rosji. Są dwa silosy nuklearne posiadające już broń atomową. Widzicie? Tego się dowiedziałem. O! Mają radary. No i one mi tutaj zostają. Już wiem, że są. I satelita jest zajebisty, bo on tutaj będzie wykrywał różne ciekawe konstrukcje. Będę miał zaraz następną satelitę, to puszczę w inną trajektorię. Elki, z tego co widzę, to Rosja chyba jest większa od Unii Europejskiej, jak widać. Nie, no to wiesz, to powierzchniowo to jest olbrzymia, no to oczywiście, że tak. Natomiast potencjalnie jest mniejsza. Roger, wysyłam do Natiego ABW i Agencję Wywiadu Ochrony. Odwrócimy go na naszą stronę. No, możesz próbować, ale ciężko będzie. Nie wiem, Piotrek, kiedy będzie. Jak popatrzę na flight radar, to połowa samolotów, które klikam, jest z Niemiec do Rosji. No właśnie.
No właśnie. Michał, do ataku! No nie, no poczekaj. Najpierw zróbmy sobie tu systemy wykrywcze, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Gdzie satelita przylatuje, wszystko wykrywa. Teraz zobaczymy, co tutaj jeszcze skrywają. Zaraz będzie satelita. Za 4 minutki tutaj, czasu tego gry. Musimy rozpracować przeciwnika. Night Rider, dostałem jodu, by zahamować tarczycy za Czarnobyla, nigdy więcej. No ja też dostałem, także się nie bój, ja też brałem. Płynę Lugola. Tomasz, nie wiem kiedy będzie Simrail, w pierwszym kwartale bądź drugim tego roku. Ale daty konkretnej nie ma. Piotrek, mała prośba, nie myl Wojska Polskiego z bandami Macierewicza. Piotrek, wiem o co ci chodzi, ale już nie ma znaczenia, czy to jest, jaka to jest nazwa. No, chodzi, że jest to, są sformowane takie jednostki, jak gdyby zaplecza. Są, to są, no. Tego nie było wcześniej. One się teoretycznie wliczają do stanu armii. Piotrek, już się odpowiedziałem na twoje pytanie, więc się nie powtarzaj. Elki, ale wyłącz caps locka, ok? Takie zasady są na kanale, że możemy gadać, ale wyłączasz caps locka. Dobra, teraz płaską ziemię zrobimy. Tu jest płaska ziemia, więc na tej płaskiej ziemi są te silosy. I teraz chyba jest tak... O, mamy kolejną satelitę. Ustawimy sobie tak, żeby się pokrywały tutaj. O, dawaj. No, mamy radary, proszę bardzo. West Asia, tutaj są wrogowie, nie? I będą wykrywały kolejne... Druga satelita. Buduje się trzecia satelita, puszczę jeszcze jedną. Będą nam tutaj pokazywały te satelity co chwilę, co tam się dzieje nad globem. Nad wrogiem. Michał, ja mogę dać tobie rozrzutnik gnoju jako broń chemiczną. No, przydałoby się. Powiem ci szczerze, Michał. Myślę, że by był niezłą bronią by było. No dobra, jak tam? Produkuje się. O, zaraz będzie MRBM, czyli to są chyba te rakiety, które będzie można w silosa poukrywać. I wtedy, słuchajcie, zrobimy jakiś atak. Enemy Bears West Asia Detect. No, mają lotnisk. O Jezus, mają tych lotnisk tutaj. Naprodukowali ich. Jak wariaty, mi się też jakieś lotnisko by przydało. Chyba z jedno. Dobra. Research complete. No to teraz pójdziemy, słuchajcie, w broń jądrową. Pójdziemy w broń jądrową. Trzeba zacząć się zbroić. Piotrek Gems, proszę się nie powtarzać, po raz kolejny mówię. Tak, tak, już głowice atomowe robię, no już teraz idę w tym kierunku. Bo na razie mam tylko bomby. Mam 10 bomb nuklearnych. Zaraz zobaczymy, czy ja w ogóle mogę coś tam tworzyć. MRBM. To jest do okrętów, a to jest do... A to jest do tych wyrzutni. A to jest do okrętów. Dobra, niech się tworzą w takim razie. Puścimy troszkę szybciej czas. Ostatnią satelitę, na razie wystarczy mi 3. Teraz tak, czekajcie moment. Ja bym tą satelitę chciał namierzyć jedną, chociaż... Gdzież ona jest, moja satelitko? Satelitko! Gdzieś ty jest. Tutaj jesteś, dobra. To zrobimy sobie tak jeszcze, o.
okryjemy świat. Dobra, tych satelit na razie mi wystarczy. One no sobie tutaj krążyły. Ale się Europa tu zbudowała? Enemy base. No, Azja się strasznie rozbudowała. Nie wiem, co tam dalej Rosja trzyma. Bo ona tutaj ma olbrzymi ten teren. Tutaj ile tych głowic jest? Patrzcie, ile mają głowic. I ten Pacyfik też jest z ruskimi, niestety. Czyli Australia. Kurde, ale mają tych silosów nuklearnych. Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny, Piotrek M. No i niestety to jest wszystko... Słuchajcie, prawdziwe. Tak jest. Cała flotylla amerykańska płynie. Na północ. Co ja tutaj mam? Ja tutaj mam jeden niszczyciel. Też go damy tutaj, ewentualnie przekierujemy go. Jeszcze mam jedno lotnisko, to teraz mi się buduje. Także może gdzieś tutaj bym go ustawił. Zaraz go będę miał. Muzyka lekko przeraża, tracker. Niestety, muzyka i czasy są takie, że przerażają. Władimir Putin, 10 zł. Moi sołdaci rozjadą was w pył, poddajcie się. Rosja zwycięży. Będę carem świata. Ha, ha, ha. Wszystko. Wyłączyliście kamery już? Wania, polej. Słuchaj, ja myślę, że to szpieg napisał teraz. Normalnie napisał to szpieg teraz. Ty szpiegu. Jeden ty. Ty jeden szpiegu ty. Czekaj, co my tu możemy zrobić jeszcze? Myśliwce. Rakiety. No ale nie mam tych silosów na razie. Możemy flotylę zrobić. Submarine. Zrobimy jeszcze jeden lotniskowiec, słuchajcie. I dwa niszczyciele. Dwa krążowniki. Zrobię jeszcze ze dwa radary. A lotnisko damy tu. Dobra, Amerykańcy płyną górą. Amerykanie już wiedzą, że jest że będzie wojna. No, wszystko na to wskazuje. Słuchajcie, buduje się już bombka termonuklearna. No. Zbuduję kręty wysilenia na Bałtyk. Na Bałtyku? Na Bałtyku to mi są niepotrzebne, tam nie wypłyną. Nie ma szans. Moje radary by je wykryły. Cześć, Wiking. Piotrek, dzisiaj nie o tematach kolejowych. ICBM to jest. Dams Dre. ICBM. Trzeba więcej myśliwców. Wiesz co, każde lotnisko ma po 15 myśliwców, także... Ten ma 10, muszę dokooperować tutaj. Czekajcie. Muszę jeszcze 5 myśliwców do lotniska, bo widzę, że są braki. Bombowce są. Tutaj jest full. Lotniskowiec ma 6, czyli jeszcze tu będzie 4 potrzeba. Czekajcie, to nie to. Jeszcze 4 myśliwców. Dobra. Łącznie 9 myśliwców do rozstawienia. Za ile będzie bomba nuklearna? Wiesz co, ona w zasadzie to już jest. Teraz musimy zrobić tylko... rakiety. Tactical Nuclear Weapon. Lukasenko. 10 zł. Lukaszenko. Putin mój drag, wmesztemy zachwatim Europu i smetem was, polskich zenzin, faupyl. Zaczepki. Widzicie? Łukaszenko mnie zaczepia nawet. Na streamie. Ja pierdzielę. Słuchajcie, Putin i Łukaszenko. Nieźle. Dzieje się. A mówiłem, że będą zaczepki?
Mówiłem wam, że będą zaczepki, kurna, z ich strony. I są. Mamy lotniskowiec. Drugą flotylę zrobimy sobie tutaj. I ma 10 myśliwców. 10 atakujących bombowców, chyba F-16. Przemysław, jak żyć? No właśnie, jak żyć? Adam Górski, ty się nie martw, ja też dostałem mniejszą. Ja też dostałem, a propos Polskiego Ładu, też dostałem pensję mniejszą. Także nie tylko twoja mama. Piotrek, dziwna gra? No nie jest taka dziwna. Research complete. Słuchajcie, dobra, mamy pociski. Teraz potrzebujemy wyrzutni, missile silo. A produkować możemy... No tu jest ta 10-megatonowa bomba nuklearna. Dobra, tutaj mówiłem, że drugą flotylę robimy. Będzie wojna, czy idziesz na front? Jeżeli będzie wojna, to raczej nie u nas, tylko z Ukrainą, to już mówiliśmy dzisiaj. Boxtery, no mi też zabrali, ponad 60 zeta, no mniej więcej. Wladimir Wladimirowicz Putin, 10 zł. Pragnę was uspokoić, wojny nie będzie, tylko będzie taka walka o pokój, że kamień na kamieniu nie zostanie. Pierwsi nie zaskakujemy, chyba że zostaniemy sprowokowani. Walka o pokój, walka o pokój będzie. No hello. Walka o pokój, że kamień na kamieniu zostanie. A później będzie wojna na maczugi. Tak jak napisał Sarniak. Dobra, tutaj już mamy, jeszcze chciałbym ze dwa statki tutaj dokleić i zrobimy sobie eskapadę. Zrobimy sobie eskapadę, bo tu jest kontynent jaki? Czekajcie, jakbyśmy wyłączyli te frakcje. Territory, overlay. Nie, no dobra, to niech to zostanie. Niech to zostanie. Jeszcze sobie dokleję tutaj dwa statki, które zaraz tutaj dojdą. A budują mi się silosy nuklearne. Dobra, mamy cruiser. Michał, u nas jest bitwa o przedpokój. To też jest bitwa, to też jest wojna. Michał. Robert, ja dostałem już nowe rachunki i raty, kurwa, tak być będzie, wypłaty to zobaczę niedługo, ale będzie też niższa. No niestety ja już mam niższą, a rachunki za prąd dostałem 33% wyższe. Uważaj, żeby cię nie załatwili, Wojtek. No będę uważał. Już wiem, że mam szpiega jednego, na bank mam szpiega jednego. I to jest właśnie albo od Łukaszenki, albo od Putina, tego jeszcze nie wiem. Rozpracujemy typa. Enemy. O, patrzcie, kurna, kolejne silosy. Moja satelita wykryła. Juliusz Cezar? O, Juliusz Cezar. 10 zł. Co wy, amatorzy, wiecie o podbojach? Uśmiechnięta buźka. No sorry, Cezar, no ty wiedziałeś troszkę lepiej, ale to w twoich czasach. Adam, dobrze, ja mam umowę zlecenie, więc liczę na to, że efekt Polskiego Ładu mnie nie dosięgnie. No dosięgnie, dosięgnie cię też. Nie bój żaby. Dobra, i to jest chyba ostatni okręt. Tak jak wam mówiłem, chciałbym to wszystkie te jednostki, tylko nie wiem, czy ja tak będę w stanie... A, tym sobie zarządzę. Płyniemy tutaj. Słuchajcie, Pacific, Russia, South America. Płyniemy tam. Ale będzie sieka, ale będzie sieka. Czy na pewno masz tylko jednego szpiega? Mogę mieć więcej. Mogę mieć więcej. Jednego to mam na pewno. Porozstawiamy jeszcze radary. Niech szpiegują. Thank you.
Znowu Łukaszenka? Oszalałeś, człowieku. Łukaszenko, 10 zł. Wladimir, mój drag, kogdaty prichodis na kof. Że co? Nie wiem, co on tam do końca powiedział. Ale proszę o rozszyfrowanie tematu. Dobra, tutaj musimy jeszcze powrzucać te fightery. Eurofightery. Bo one poginęły, tutaj już nie mogę. No nie, nie, no produkujemy dalej, teraz tak. Co my tu możemy wyprodukować? Cruiser. Radary już mamy. Jeszcze jedno lotnisko zrobimy. I ICBM zaraz będę miał. Zrób atak na Brazylię. Na razie płynie moja flotylla na, tutaj na Afrykę. Dwa krążowniki, dwa niszczyciele, lotniskowiec z samolotami. Płyniemy tutaj, zobaczymy. Research complete. Research complete. Elegancko. Mamy ICBM-y, to są nuklearne łodzie. Missile Vehicle, ICBM Vehicle, to zrobimy w to, idziemy sobie w to i od razu będziemy produkować już silosy. Silosy, produkujemy ich pewnie z 8, kurna, na grubo. Semir, ale ja nie wysłałem tego tutaj, to ja, Łukaszenka wysłał. Poczekajcie, muszę mieć rakiety, nie? Silosy atomowe. A płynie? Płynie ta moja flotylla. Dobrze. No zobaczymy, zobaczymy, o co tu chodzi. Chociaż moje, moje satelity tutaj nie wykrywają okrętów. Tu są okręty. Tu są okręty. Tutaj będzie, tutaj stoczymy bitwę. Boję się, że tu jakieś radary mają. Znaczy, radar jest tutaj na pewno. No ale zobaczymy, zobaczymy. Kiedy przychodzisz na kawę? Aha, Władimir się pyta, kiedy przychodzisz na kawę. A to szpieg jest. Ja ze szpiegami nie gadam. Damzre, poczekam, aż tą Rosję rozwalisz. No poczekaj, tylko już mi się budują te. Zaraz mi się będą budowały. Jak one się nazywają? Ej, jak mi się. O, już będę miał te. Research complete. I bawimy się w pojazdy do przenoszenia głowic nuklearnych. I tutaj mamy megatonowe. Też zaczniemy produkować. Słuchajcie, nie wiem, ile tam wchodzi. Zrobimy z 10 nuklearnych pocisków i zaczniemy zaraz nuklearną wojnę. No, w końcu trzeba skończyć to, nie? Dobra, co tu się dzieje? Będziemy na dwa fronty walczyć, to nie wygramy. Zaraz się skończy lotnisko. Tutaj wrzucę lotnisko jeszcze jedno. Dobra. Dam se radę, kurde, to pisz, dobra, dam se radę, no. Dasz sobie radę, już wszystko wiem. Będzie jak w Cartoon Networku, atomówki. Właśnie, atomówki. Słuchajcie, one się już tutaj budują na dole. Płynie ta moja flotylla, o, ho, 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 a nie, to jest chyba mój. North America. No, strasznie powoli płyną te lotniskowce. Jak w realu. Kolejną flotylę trzeba zrobić. No jedną tutaj mam, nie? No dobrze, dobrze, ja wiem, samolot, do tego dążę, do tego dążę. Najpierw trzeba było rozbudować to wszystko. Dobra, mamy pierwsze. Zobaczcie, jakie mają zasięgi. To są zasięgi nuklearne. I rozstawimy sobie właśnie tutaj przy granicy z ruskimi. Na północy.
widzicie, tylko one jeszcze nie mają... Nie, mają. Mają jedną głowicę, 12 tysięcy zasięgu, 3000 prędkości. Bo nie wiadomo, czy oni nie mają... O, Rosja już mi się wyświetliła na 66. Too close to attack. Jak close? Too close? Za blisko na atak? Nie jestem w stanie tego zniszczyć? Too close to attack. Jak to jest możliwe? Build more warehouse. No research, czekajcie, czekajcie. Co my tam mamy jeszcze? Coś dla samolotów byśmy dali. Rakiety zaawansowane, dobra. No to ciekawe, ciekawe jest, że ta Missile Silo nie jest w stanie zaatakować. Nie no, na razie mam jedną to. No to ciekawe jest, nie? Że on nie jest tego w stanie zaatakować. Too close to attack. To taki realny dokument. Aha, poczekaj, to coś innego piszesz? Zbuduj dwa... a ja nie mam Alaski, nie mogę na Alasce budować. Mogę sobie tutaj ewentualnie. W to C4 na czerwono możesz walić. Kurde! Rutkoś! Wykasowałeś kurde ten... komentarz, który był mi potrzebny. A, że na czerwono mogę walić. Dobra. Mogę w te silosy walić, po prostu w miasta... W miasta mogę. Ale już nie wiem. Anna Maria Wesołowska? Sędzia Anna Maria Wesołowska. 10 zł. Zarządzam 5 minut przerwy. Co? Anna, oszalałaś? Faktycznie, wiecie co, to ja sobie tutaj jeszcze wybuduję te... Te będą dwa, później będę miał jeszcze, bo mi się budują. No mi się budują. Dobra, mamy już dwie watę. Budują się kolejne. Silosy na Podlasiu. No są na Podlasiu. Atomowe. Dobra, to wybuduję sobie tu jeden silos i tu drugi. Research complete. Spoko. Strącanie satelitów, advance sam. Tak, advance sam zrobimy sobie. No, budują się. Czekajcie, już poczekamy. Ja też jestem ciekawy, bo jeszcze nie robiłem takiego nuklearnego ataku. Jestem ciekawy. Jak to pójdzie? Sam byś wykasował... A, rozumiem. Bo tam był pewien tekst, kurde, i chyba mi się wydaje, że był potrzebny mi. Dobra, tutaj będzie jeden i on już by mógł atakować. Too close. Aha, że on tutaj może. To już może te cele zaatakować. Dobra. Jestem ciekawy, czy w miasta może napieprzać. Ale będzie nuklearna wojna. Tylko poczekajcie, jeszcze mi się buduje jeden ten. Ale będzie nuklearna wojna. Tutaj dam jeszcze i na Moskwę będzie atak. Ja pierdzielę. Można miasta atakować, czy nie? Ktoś grał w tego ICBM-a już? Bo ja jeszcze nie robiłem ataku nuklearnego. Dam tutaj jeszcze jeden. Ale nasrane już masz na mapie. No mam. Boxer, nikt tych atomówek w Polsce nie obsłuży. Lepiej zrób wyrzutnie ziemniaków i kukurydzy. Moment. Gdzie ta jest moja ta? Płyńcie, szukajcie. Dobra, uwaga, będzie bitwa. Bitwa, atak! Stop! Hello! Fightery! Zająć się tymi, a...
aby się zająć tymi. Czekajcie, zmniejszymy czas. Uwaga, będzie bitwa. Ja pierdzielę. Jaka sieka. Ale sieka. Mają tych samolotów. Ach, F-16 mi zniszczyli, kurde. Ale jedną rakietę równo. Enemy cruiser destroyed. Ale mi też z jednego widzę, że zniszczyli. Już samolotów nie ma. A te dlaczego nie atakują? A kurna, walą do tego samolotu, walą. Dziękuję, po flotylli. Zniszczyłem im, ale mam satysfakcję, dobra. Dobra, pójdźcie do góry. Trzeba się odbudować. W zasadzie wracacie do bazy. Dobra, a my budujemy dalej, słuchajcie, budujemy dalej. Bo tu trzeba jeszcze zrobić silosy. Jeden silos tutaj wrzucę i zaraz będzie... Spróbujemy wystrzelić rakiety. Zaraz spróbujemy wystrzelić rakiety. I co my tu możemy zrobić, słuchajcie? Buduje się jeszcze jeden silos. Możemy już w Moskwę wycelować. Putina. Tylko czekajcie. Ja muszę tutaj wszystkie cele pobierać, dobra. Dobra. Kurde, continue, co jest? Tak, tutaj zrobimy atak na radary. W zasadzie tutaj też mogę atakować, super. Zrobimy tak, na lotniska. Atomowe oczywiście. Gdzie mam jeszcze te silosy? No, kurnia. Tutaj oni też mają jakieś atomówki, więc te atomówki im tutaj strącimy. Mówię o ruskich, czyli tu. Tutaj też mają atomówki. Kurna. Gdzie oni tu jeszcze mieli? Tu jeszcze mieli te silosy. Więcej atomówek nie mam. To co? Bawimy się tylko tak na spokojnie, nie? No to zobaczmy, co to będzie. Kurde! Uwaga, ale będą straty? Może zobaczyć zniszczenia. No to zaraz zobaczymy. Uwaga, startujemy. Mamy 4 silosy atomowe. Zaczynamy manewry. Teraz ja się pobawię w Putina. Dobra. Uwaga, czekajcie, aż zobaczymy to. Missile silo attention complete. Awaiting new orders. No. Uwaga, co to będzie się działo? Lecą atomówy. Ja pierdzielę, lecą atomówy. Leci na Moskwę. Uwaga, Moskwa. Pierwsza Moskwa dostanie. Ja pierdolęło. Drugie będzie lotnisko. No to Moskwa dostała. Jest grzyb.
Ale oni w nas wystrzelili. O, fuck. Oni nas atomu wypuścili. Ale Moskwa oberwała. Honorowo. Ty! Kurna, te atomówki moje nie doleciały. Czy doleci... Zobaczcie, ile oni... Ile Ruscy we mnie wystrzelili. Nie mam rakiet. Au, będzie bolało. Straty? Moskwa. No, troszkę ludzi poginęło. Au! Ty, rozwaliłem im jeden ten. Zajebiście. Jeden silos im rozwaliłem. Ale oni jeszcze mieli więcej. Trzeba by było rozpoznać wroga. W lotnisko mi walą. O kurna, Australia wypuściła nuklearki. O Jezu, już po nas, faktycznie, już chyba po nas będzie. Ty, w radar poszło chyba. Ty, one się jeszcze rozczapiły się te nuklearne. Na mniejsze, jedno megatonowe chyba ładunki. Ale widzę, że rakiety tam częściowo wyłapały. O kurna, wojna nuklearna się zaczęła. O kurde, w Madryt. Co tu się dzieje? Miasta mi leci, lecą nuklearne pociski w miasta. Leci na Londyn. Berlin. Ty, jaka ta jest wielka. Ty, w Londyn, zobaczcie, co tu się z Londynu dzieje. Ale Moskwa została w pierdol. W Rzym. Neapol, kurna. Ja pierdziu. A co to leci? Bombardier West Asia. Z bombą atomową leci. Ty, a ja mam takie w ogóle? Ja nie mam takich kurne tych. Dlaczego ja nie mam takich samolotów? No to zobaczcie. Londyn, Berlin, Rzym, Madryt. Ja pierdzielę, ale sieka będzie. Pogrom. Ja nie mam ładunków już nuklearnych. Co tu się dzieje? Londyn. Zgliszcza. A Moskwa? Ty żyje. Z jaki tu grzyb jest? Z Bukareszt. Ile tu samolotów jest? O kurwa. Ale atomówek poszło. Radiacja rośnie. Global pollution 18%. Leci tu... rosyjski Tupolew dostał. Co tu się wyrabi? Jaki pogrom. Potraciliśmy miasta, niektóre. Zobaczcie, jakie są radioaktywność, jaka jest. Poniszczyli mi te wyrzutnie wszystkie. Ty, gdzie oni? Ty, do Stanów wystrzelili.
do Stanów. No, chyba nie doleciała. Dobra. 28 skażenia radioaktywnego mamy. 29. Kolejne myśliwce lecą. Ja już mi zostało jedno lotnisko. Nie mam rakiet. Trzeba było najpierw rakiet naprodukować. Balistycznych. Teraz to już nie mam z czego strzelać. Zostały mi dwie wyrzutnie. O panie. Lecą Amerykańcy. Z nuklearną bombą. Chyba. Północna... Co? Ty, Europa się... Ameryka się odłączyła od nas. Zostali Ruscy, Azja... Kurna. Tutaj jakie skażenie. Jakie tu jest skażenie? Karachi. Tutaj też poszła bomba. No to żeś pojechał. No. Pojechałem. Słuchajcie, 700 tysięcy zmarło w RIA-ch. A bo to są informacje, kurde, ja tego nawet nie widziałem. Ja pierdzielę, 1 400 000 w Dżakarcie. W Delhi 1 100 000. Nawet nie mam czego rozstawiać już. Produkcja jeszcze trwa. Ale ja nie mam pocisków. Strukamy już patyki. No i Sarniak dobrze mówił, że będziemy bili się na maczugi. Dobra, już tutaj nawet myśliwców nie mam. A jestem w stanie zniszczyć na przykład Sankt Petersburg? Dawaj, wszystkie tu wysyłamy. Na Hama po prostu. Bombardować. Lecą bombki. Zobaczcie, jak się nuklearnymi pociskami tutaj wymieniają. W Istanbul poszło. Ja pierdolę. A co tu są jakieś punkty? 930, patrz, Europa 523. I leci, o kurna, gdzie ona leci? Do Ameryki. Nuclear War. Buenos Aires, 390 tysięcy. Time to finish, 19 minut. Oczywiście czasu gry. Słuchajcie, zobaczcie, bombki idą tutaj dalej, nuklearne. 50% zanieczyszczenia radioaktywnego. A tu z łodzi podwodnych, surface, kurna. Lecą bombki atomowe na ruski. W Sankt Petersburg poszła i w Moskwę. Zobaczcie, Sankt Petersburg. Jak wygląda, lecą te. Kolejne bombowce. O Jezus, co tu się dzieje? A to jest faktycznie prawdziwa nuklearna wojna. I w Moskwę poszło. Dobra, zniszczone zostały. Nie mam już bombowców, wszystko zniszczone jest. Moskwa, 5 milionów ludzi zostało. Z 20, 15 milionów zginęło w Moskwie. 3 miliony zostały. Patrzcie, jak... No i zaraz Moskwy nie będzie. 2 miliony 700 zostało. Zostało mi 30 sekund, słuchajcie. A gdzie jest ten czas gry? Tutaj, 18:42. Kurde, ja tutaj nie mam w ogóle myśliwców, żeby to przechwycić? Jak to jest? A ja już nie mam lotnisk w ogóle. No i faktycznie, zaraz będziemy się bili na ten... Na maczugi, na patyki.
Zobaczcie, jak promieniuje Londyn, jak promieniuje Moskwa. Zaraz będą grzyby po lesie. Tak, ale tutaj sojusznicy też nieźle napieprzają. To jest Azja i Afryka. W sumie to Azja tak się ładnie rozwinęła tutaj. I tak Azja, chyba te pociski lecą z Azji. Tutaj chyba tak, chyba z Azji lecą te pociski, kurna. I widzę, że ten wysyła również Australia, ale Australia jest... Ale tutaj jak świeci! Karachi, Bombaj, Bagdad, no Budapeszt tutaj też nieźle. Tu skażenie największe jest, 61% skażenia globalnego. Mamy rakiety, uwaga. Będę wystawiał. I słuchajcie, robimy atak. Atak na silosy. Są jeszcze jakieś silosy? Ja już nic nie widzę. Nie widzę żadnych silosów. Możemy wysłać na silosy out of range. Co tym możemy zaatakować? Słuchajcie, Delhi. Poszły. Poszła atomowa. Wciągnęła mnie gra, no. Słuchajcie, to jest konflikt światowy już. Światowy teraz. Teraz już jest wojna nuklearna. Ale pierdolnęło. Ruiny. Panie, ruiny zostały. Dobra, przyspieszymy troszkę czas. W Sankt Petersburg tutaj walą jeszcze te nuklearne. Moskwa tam żyje? Ta, milion zostało ludzi w Moskwie. Ale patrzcie, Warszawa żyje. To jest ciekawostka. Nikt w Warszawę nie strzelał. W Berlin strzelali, 600 tysięcy zostało. W Monachium strzelali, w Mediolan. Do Rzymu 500 tysięcy zostało, czyli ruiny zostały po Rzymie. W Londyn strzelali, 500 tysięcy zostało tylko w Londynie ludzi. Ale brakuje mi pocisków, kurde, ja trzeba było naprodukować tych... Naprodukować, wiecie co, pocisków. No tak bym miał czym strzelać. No jest, przez godzinkę jest rozpierdolone. Jeszcze Moskwa dostała chyba. A ciekawe, czy te miasta w ogóle są w stanie zginąć tak do zera, nie? Wyparować w sensie. Tutaj też. 75% global pollution. Ale jakie straty w ogóle, nie? Po pół miliona ginie ludzi. Kurna, masakra. To się tylko w pale nie mieści. Zobaczcie, co tu się mogłoby stać, jak gdyby... Gdyby taka wojna nuklearna wybuchła. To po prostu jest... No, tutaj kolejne bombki z... Kolejne bombki wybuchają. Oni byli przygotowani do wojny. Już teraz jak miał te pociski, to bym poczekał. Ale walą w tych ruskich też tutaj. Ale Moskwa jak świeci. Kogo tu możemy strzelić? Ciekawe, czy to są w stanie wyparować te miasta. 7, 6, 5. Research complete. Coś jeszcze mocniejszego się da? To. Jeszcze się będziemy z tego śmiać, kurna. Robert, daj spokój. Jak się patrzę, czy te miasta są w stanie do zera wyparować. Ale chyba nie. No mam silosy, nie, tu już nawet silosów nie mam. I Warszawę jebnęli. Dziękuję. Śmiałem się, że Warszawę mijają, no nie. Co, 700 tysięcy Warszawy zostało. Ja pierdzielę. No i koniec. Słuchajcie, no i koniec. W Europie zabitych 4 miliony. W Rosji 72% populacji, 42 miliony zabite.
w Afryce po 102%, 70 baniek. No i co? Yellow Alliance wygrał. Blue Alliance miał mniej punktów. Tak się kończy nuklearna wojna, słuchajcie. Zobaczcie, ile ludzi poginęło. Game over. Obyśmy tego, słuchajcie, nie doświadczyli. Zobaczcie, jak wygląda świat po nuklearnym bombardowaniu. Wszystko na zielono świeci. Masakra. Normalnie masakra. RIP, Moskwa RIP, no. Ale Warszawa też dostała bombami, niestety. A Madera cała. Czyli jaki z tego wniosek, na Maderę jechać? No dobra, moi drodzy, wielkie dzięki za przybycie. Dzisiaj trudne tematy, bardzo trudne tematy, ale które niestety będą nas dotykały, prawdopodobnie. Może na szczęście nie w takim zakresie, jak dzisiaj widzieliście, końcówkę szczególnie. Ale podejrzewam, że będzie nas jakoś to dotyczyło. Będziemy, słuchajcie, trzymali rękę na pulsie, będziemy o tym rozmawiali w dalszych, kolejnych materiałach. A dzisiaj już wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie, no i do usłyszenia, do kolejnego spotkania. Pozdro, cześć.